bo nie masz gwarancji, że nadejdzie jutro. Nie masz takiej gwarancji. A Boga trzeba przeżyć. Trzeba przeżyć spotkanie z Nim, bo inaczej to jest tylko bujda. Inaczej to jest tylko religijny wymysł. Inaczej to jest tylko przypuszczenie. Inaczej to jest tylko teoria. Inaczej to jest tylko opium dla ludu. Jeżeli wierzysz w jakąś figurkę albo powątpiewasz, że w ogóle cokolwiek jest, to po prostu zawołaj o prawdę. Zawołaj o prawdę. W głębi serca zawołaj o prawdę, a ja ci gwarantuję, że przeżyjesz bliskie spotkanie z Bogiem, ponieważ On się nie ukrywa przed człowiekiem. On się nie ukrywa. Jeśli człowiek rzeczywiście pragnie poznać prawdę, to On ci się objawi. Jeśli jesteś szczery przed sobą, to wiesz, co masz w środku. I wiesz, że to nie jest wystarczające, żeby żyć prawdziwie na tej ziemi. Wiesz, że nie masz życia sam w sobie. Wiesz, że jesteś egocentryczny. Wiesz, że masz pełno lęków w sobie. Wiesz, że nie jesteś wystarczający. Wiesz, że musisz uśmierzać ból. Wiesz, że musisz zagłuszać swoją samotność. Wiesz o tym, mimo tego, że na zewnątrz udajesz kogoś innego. To wiesz, jak jest. I to wnętrze twoje potrzebuje przeżycia, spotkania z Bogiem, z prawdziwym życiem, z prawdziwym źródłem życia, z Jezusem Chrystusem. Twoje wnętrze potrzebuje ożyć, ponieważ nie wiesz, czy nadejdzie jutro, nie wiesz o tym, a jesteś istotą wieczną. I kiedy wydasz tutaj ostatnie tchnienie na tym świecie, w biologicznym ciele, to będzie już za późno. Po tamtej stronie czeka tylko sąd i ten sąd to nie będzie ważenie dobrych i złych uczynków. Ten sąd będzie polegał na tym, że staniesz przed żywym Bogiem, albo jako żywy, albo jako martwy. Jeśli tutaj zaprosisz Go do swojego serca, ożyjesz w duchu i staniesz przed Nim jako żywy i On cię przyjmie jak ojciec, ale jeśli staniesz przed Nim jako martwy ze swoim egocentrycznym duchem, jeżeli wzgardzisz dzisiaj Ewangelią, prostą, dobrą wiadomością, że możesz ożyć w środku ze względu na to, co zrobił Jezus. Jeśli tym wzgardzisz i staniesz tam po śmierci fizycznej przed Nim, to On nie będzie mógł cię przyjąć, bo nie ma nic wspólnego między życiem a śmiercią. Nie ma nic wspólnego. Wiesz, na tym świecie wszystko jest szare, wszystko jest szarzałe. Nie ma wyraźnego podziału. Możesz się ukrywać przez cały czas, przez całe swoje życie możesz się ukrywać z prawdziwą tożsamością, z prawdziwym swoim wnętrzem, przed ludźmi. Możesz zgrywać kogoś, kim nie jesteś. Ale czy tak, czy inaczej, w duchowej rzeczywistości jest ewidentne, czy jesteś żywy, czy jesteś martwy. To jest bardzo ewidentne. Dlatego duchowa rzeczywistość jest w stanie tak naprawdę rozsądzić, czy może cię dotknąć, czy nie. Jeśli człowiek jest martwy duchowo, to jest naprawdę w wielkim niebezpieczeństwie. To naprawdę ściąga do swojego życia duchowe byty, które szarpią jego życiem, pociągają za niewidzialne sznurki. Czasami reagujesz tak, jak w ogóle byś nigdy nie zareagował. Czasami masz niewyjaśnione ciągoty. Czasami robisz coś, czego tak naprawdę nie chcesz robić. Wiesz, co to jest? To są duchowe związania. Jesteś w niebezpieczeństwie, jeśli jesteś martwy duchowo. Jesteś jak pusta muszla, w którą może wpłynąć lada szlam. Wszystko tam może wpłynąć. Ale jeśli w muszli jest ślimak, jeśli tam jest życie, to nic tam nie wejdzie. Potrzebujesz narodzić się na nowo. Potrzebujesz zaprosić Boga, Jezusa Chrystusa do swojego życia. Potrzebujesz. Każdy człowiek potrzebuje zbawienia i zbawienie to nie polega na tym, że jesteś nieudacznikiem i potrzebujesz jakiejś pomocy. Zbawienie nie jest dla tych, którzy sobie źle radzą. Ja sobie radziłam dobrze. Zbawienie jest dla martwych duchowo. Zbawienie jest dla tych, którzy mają egocentryzm w środku. A teraz jeśli zaprzeczysz, że masz egocentryzm, to nie potrzebujesz zbawienia. Ale jeśli masz tam w środku czarną dziurę, która cię ściąga w dół, to znaczy, że potrzebujesz Boga żywego do swojego życia. Potrzebujesz Jezusa. To jest jedyna rzecz,
której człowiekowi brakuje tu na ziemi. I jedyna rzecz, po którą w ogóle tutaj żyjesz, jesteś utrzymywany przy życiu po to, żeby rozpoznać, że Bóg jest, że jest ten, który cię stworzył, jest ten, który cię tak bardzo ukochał, że oddał za ciebie swoje życie właśnie po to, żebyś mógł narodzić się z Jego Ducha. Dlatego Jezus przyszedł tutaj w ciele jako człowiek, żeby odkręcić to, co człowiek spaprał, bo człowiek dostał autorytet nad tą ziemią i nad swoim życiem. I to spaprał, ponieważ się oddzielił na własną odpowiedzialność od Boga, od źródła życia. Pierwsi ludzie wiedzieli, kim jest Bóg. Pierwsi ludzie, dla nich to było ewidentne, że to jest źródło życia, a jednak się odwrócili i od tamtej pory każdy człowiek na tej ziemi rodzi się oddzielony od Boga, z egocentryczną, martwą naturą. W jednej trzeciej jesteś martwy. Masz żywą psychikę, żywe ciało, ale martwego ducha. Martwego, pustego, zakręconego wokół własnej osi ducha. I to jest jedyny błąd. To jest jedyny grzech. Grzech to błąd. A błąd zawsze sprowadza śmierć. Prędzej czy później. Na przykład jeśli źle zainwestujesz kasę, to kasę trafi szlak. To jest błąd. Konsekwencją błędu, czyli grzechu, jest śmierć. I Bóg nie chce, żebyś zginął. Bóg nie chce, żebyś umarł. Dlatego dał za ciebie siebie samego. To nie jest tak, że Bóg Ojciec, siedząc tam w tronie, wydał swojego Syna i patrzył się, jak On umiera. Nie. On sam się wcielił. Bóg jest jeden. Bóg jest Duchem. Bóg jest jeden. I to Ojciec przyszedł tu jako Jezus Chrystus, oddał swoje życie za ciebie, nie wyręczył się nikim, zasmakował życia w ciele, zasmakował tego bólu, którego ty doświadczasz, porzucenia, wzgardzenia, poniżenia. On zasmakował tego wszystkiego. Wziął to na siebie, żebyś ty nie musiał tego doświadczać. Dzisiaj tego doświadczasz. Ukrywasz się przed nim innymi. Ukrywasz swój ból przed innymi. Bo to jest niepopularne, wystawiać swój ból na pokaz. Ukrywasz swoje prawdziwe emocje. To, co czujesz, to, kim jesteś. Boisz się, że jak ludzie dowiedzieliby się, kim jesteś, to by cię odrzucili. Udajesz równego gościa. Otaczasz się zabawowymi ludźmi. I sam udajesz zabawnego. Udajesz, że nic cię nie obchodzi. I z czasem nawet wierzysz w to, że jesteś taki płytki, ale nie jesteś płytki. Jesteś głęboki, masz głębie. Masz głębie i ja przyzywam teraz te głębie. Ja mówię teraz do twojej głębi. Ja mówię teraz do twojej głębi. Mówię, przypomnij sobie, skąd zostałeś wzięty. Przypomnij sobie, że jest Bóg. Przypomnij sobie, że jest Ojciec, który wzywa teraz swoje dzieci. Przypomnij sobie. Przypomnij sobie, zaproś Go do swojego wnętrza i ożyj. Zaproś i ożyj, bo możesz, bo wszystko już zostało zrobione na krzyżu. Wszystko wykonało się na krzyżu Golgoty. Nie ma już nic do dodania. Bóg powiedział ostatnie słowo przez Jezusa Chrystusa do człowieka. Wykonało się. Wykonało się. Teraz twoja kolej. Czy to przyjmujesz? Czy przyjmujesz? Czy chcesz przyjąć moje życie do swojego wnętrza? Jeśli nie przyjmujesz, to jest głupota, skrajna głupota, trzymać się swojej niemocy, skoro masz całą moc na talerzu. Bóg zapisał ci w spadku potęgę Królestwa Bożego, potęgę swojego ducha, swojego życia, swojego zaopatrzenia. Zapisał ci to w spadku. Nowy Testament nazywa się Nowym Testamentem, bo jest spadek, który można wziąć. I teraz każda osoba pojedynczo musi zdecydować, czy to bierze, czy nie bierze.
Jeśli ignorujesz dzisiaj moje słowa, to ignorujesz potężny spadek, który Bóg ci zapisał. Nie dajesz mi wiary, nie chcesz wypróbować, a możesz. Ja cię zachęcam do praktyki. Ja cię zachęcam do praktyki, nie do teorii. Nie mówię ci jakiejś hipotezy. Nie mówię ci o jakiejś ideologii. Nie mówię ci o jakiejś religii, o jakimś systemie uczynków. Nie mówię ci o czymś takim. Ja mówię ci o praktyce życia z Bogiem, która zaczyna się od tego, że wołasz tego Boga. Mówisz, jeśli jesteś prawdziwy, to przyjdź do mojego życia. Ja chcę ciebie poznać. Chcę ciebie poznać. Niech to mi będzie objawione. Ja chcę poznać prawdę. Jeśli tak zawołasz, On ci się objawi. Jezus ci się objawi. Jezus to jest prawda. On jest prawda. On jest prawdziwy. Prawdziwy. Teoria nie działa. Ale prawda działa. Prawda działa. Jest wiele teorii na tym świecie. Ale za teorię nikt nie chce zginąć. A ja jestem gotowa umrzeć za Ewangelię. Gotowa jestem umrzeć za Ewangelię, bo to jest prawda. I wiem, że nawet jeśli umrę, to będę żyć. Wiem, że nawet jeśli umrę, będę żyć. Zostawiam cię, przyjacielu, z tą myślą. Wypróbuj moje słowa. Spraktykuj. Przeżyj to. Przeżyj to.